Czuwajcie, witajcie. Serdecznie Was witam z mostu nad Dunajcem w wsi Łopuszna. Moi koledzy wędkarze muchowi łowią pstrągi, a tymczasem ja idę oglądać kolejny piękny kościół drewniany na Podhalu. Kościół jest też datowany na rok 1500. Pięknie wygląda, ponieważ jego sylwetka jakże zgrabna, położona tuż przy Dunajcu. Już z racji tego jest ze wszech lat, ze wszech miar warty odwiedzenia. No i podobnie jak w pozostałych kościołach, niech będzie pochwalony, wieża przykryta piękną izbicą. Ten gąt jest tutaj nie tak dawno wymieniony. Jak widzicie, kościół pięknie położony. Tak mało kto pewno zwraca na to uwagę, a tutaj jest przepiękna stara kropielnica. No nie pomylę się, jeżeli Wam powiem, że ta kropielnica ma co najmniej 500 lat. Ot widzicie, jakie rzeczy można tu znaleźć. Ja tak patrzę i zastanawiam się, czy ta kropielnica nie jest posadowiona w kamieniu młyńskim. Świeży gąt. Oczywiście kategoria świeży to kilka lat, ale tutaj naprawdę widać, że ten gąt był niedawno wymieniany. Oj, mamy świętego Floriana. Droga krzyżowa na zewnątrz. Pięknie rzeźbiona. A tutaj piękne tereny wokół kościoła. I za moment wejdziemy do środka.